Już mamy czwartek, dobrze mówię? Ja mam czwartek. Na razie tu wiecie, nie mam po co tego puszczać, gdzieś to grawitacyjne wszystko schodzi. Więc w środę, z środy na czwartek, no powiem wam, przez te ostatnie 6 lat jak byłem bytowy, to wszystkie burze razem wzięte nie było takie jak to wczoraj. Naprawdę masakra. Od 20, tak jak widzieliście na ujęciach to przyszło, to do 7 rano. Prawie się błyskało. Błysk za błyskiem. Tylko nie wszystko to były ładowania w ziemię, no ale to było kilka burz naokoło, więc cały czas to buczało. Co chwilę lało. Dało ponad 20 litrów. Ale to było, mówię, nie było, słuchajcie, w ogóle tego wiatru. Cisza, cisza. Po chwili jak przyszło. Lanie, burza i wszystko, i to tak z 10 minut, 15, spokój, prąd wychodził chyba z 50 razy wczoraj. No trochę tu mi zejdzie, mógłbym większe wiaderko, ale tak to wie, te wszystkie są bez uchwytów. A z tym będzie o wiele lepiej, to słuchajcie, szum. Myślę, że to też on pod górą jeszcze musimy zrobić włas. Tu gdzieś. Raczej po tej stronie, bo on i tak jest tu wbity, więc spoko. Z okienkiem, żeby widzieć ile jest, nie? Bo jedynie co, no to... No tu już jest postawa. O, tu słychać, nie? Więc no spoko. Za jakieś tam, nie wiem, 10 minut będę mógł parę jeszcze wiaderek wybiorę, tak żebym nadążał wsypywać. Śrutować i to odbierać. Też nie wiem jak to będzie, wiecie, z otwieraniem tego włazu, bo jest jedyny harmider. Jak to wiecie, wprowadza tą śrutę do pojemnika, to niestety, ale tu może się nieźle kurzyć, więc to mi niezbytnio nie jest potrzebne. Trochę was przynudzę tym kontentem, ale tak mój dzień właśnie mija, że sobie tutaj się wziąłem za zadanie, aby to wszystko zrobić. Bo chcę to dzisiaj, wiecie, wysprzątać, to jeszcze pójdzie w worki, pszenica pójdzie w worki, tak w razie mów. Że jak wiecie, by trzeba było jeszcze dla prosiaków zrobić, no to żeby było. Bo i tak mamy sporo narobione. Więc nie ma sensu, że tak powiem, nażać mocno. Tylko chcemy teraz, wiecie, już w razie było to ogarnąć i teraz się ma. Ja dzisiaj to jeszcze chciałbym tutaj wysprzątać. I chciałbym tutaj przynajmniej wypryskać. Bo to też tam pewnie chwila zejdzie, a jutro piątek. Jeżeli dzisiaj popada, no to nic. Jeżeli jutro nie popada, to od rana malujemy. I gotowy spicherek, można zniwować. Wiadomo, no jeszcze trzeba podgrzewać się kombajnie. Ale to sobie już pogadamy, jak będę miał trochę więcej tlenu i bez maski, bo nawet nie wiem, jak mnie wy teraz słyszycie, dobra, tu niech się robi. A my sobie nosimy dalej. O, mógłbym ślimaka włączyć, ale... No, po co, jak to wszystko może być ręcznie. Akurat pod tym względem. Tu nie. Ale tu się gorąco zrobiło, no silnik dostał trochę. Tu mam trzy worki pszenica, tam będą jeszcze trzy worki pszenicy, a tu mamy w miarę odmiecione. Tu było takie trochę, to jest do zwalenia na gnój, także jest luz.
zaraz to jeszcze wszystko wysprzątam, wyniosę co trzeba i pryskamy, żeby to mieć już dzisiaj skończone nareszcie, nie? Uff. Pełny. Słychać, w końcu słychać, że jest pełniutki. No dzień dobry, witam w piątkowe południe. Słuchajcie, pogoda fajna. Wczoraj znowu popadało, niestety, można tak powiedzieć, ale tak czy siak kombaj dzisiaj jest do roboty. Wczoraj skończyłem szpicherek i tak właśnie mówię, a włączę wam pokazać, bo wam obiecałem. Nie wiem, czy kamera jest git. No powiedzmy, jak wyglądają te zboża inne, nie wiem właśnie, czy tu mówię te opryski, czy nie. Zobaczcie, tu jest pełno chwastów, gdzie się tylko nie obejrzymy, jest masakra. U nas tej miotły nie ma, właśnie to jest taka wymienność, jedni albo mają chwasty, albo mają miotłę i tu taka wymienność niestety, kurczę, u nas jest, nie wiem, jest takie zagłębie, bo powiem wam, większą część Polski przejechałem i gdzieś tam te zboża takie, no ciekawsze wyglądały. A tutaj u nas, kurde, nie wiem, czy te pogody wszystkim nie podpasowały, czy te temperatury, nie mam pojęcia, wszystko też późno było, bo było mokro, zimno, więc no te zabiegi niektóre nie zadziałały tak jak powinny. Niektórzy już mam pokoszone, o proszę bardzo, a dzisiaj gabaryty, słuchajcie, jadą. O, tu już potaliżowane, wczoraj było skoszone. A my wracamy, kurczę, będzie maszyna na testy, właśnie byłem ugadywać, co i jak w pobliskiej firmie, że tak powiem, nawet nie jedna, a dwie maszyny, gdzie później nad jedną będziemy się zastanawiali, zobaczymy jak sobie John Deere będzie radził. Na razie jeszcze nic wam takiego więcej nie będę gadał, bo to zawsze wiecie, jak ja coś powiem, to później czasami to nie wypala i to niestety to wygląda, słuchajcie, jak wygląda, więc tu się na razie jeszcze z tym wszystkim wstrzymamy i póki co wam jeszcze dokładnie nie będę mówił. Będą nawet testy z dwóch firm, bo będą przeróżne maszyny. Więc, a wiecie, chcę testować, bo chcę zobaczyć, coś tu potrzebuję pokupować do John Deere'a jednak mimo wszystko. I zobaczymy, jak on sobie z takimi szerokościami i taką wagą będzie, że tak powiem, maszyn dawał radę. Nasze przężytka. No i widzicie, one tam, gdzie niegdzie nie doleciało prysk, to tam miotła jest, więc dobrze, że to było popryskane, bo by było przekichane. No a tutaj niestety ten nasz nieszczęsny groch na tym mokradle zasiane i masakra. Także co, dojeżdżamy, ja się przebieram, wyciągamy kombajn i bierzemy się za robotę. Tu nam puściła śruba i tu całe to wyleciało. Musimy to wsunąć w to. Podniesiemy i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo to tam musi na te śruby, widzisz? Patrz. Potem. To trzeba puścić na tydzień, żeby nie. Ale tu trzeba, o. Tu zobacz, tu trzeba, to musi na śrubę najść. No tak, ale widzisz, pewnie to trzeba poluzować tutaj. Rozumiem, że no nie wierzę, że to tak by na lekko miało sobie wejść, to, więc no też to musisz, trzeba no teraz wyluźnić, założyć tam, bo to trzeba skrzynię podnieść do góry. Bo to jest... No i trafić tu na te śruby. No, założyć tu śruby, przyniosłem tam długie jakieś. No to wyczyszczę za. Dobra, teraz tak tu można. Daj nakrętkę jakąś. Najpierw może ma zwykłą, czy od razu kontrującą. No może... Nie wiesz co, to tą założymy na wierzchu. No tą kontrę, tak, na górę założymy, no żeby kontrę zajebać. To na Pchloku żeś kupił tą tarczkę? Tak. Ale ty tam pisze na tarce jakimi obrotami? No to co zobacz, ja mam sterowalną na obroty, więc bo ja sobie tam na najwolniejszym zrobię. Bo to tak, to jest, wiem, wyrywa. To jest, wiesz na co, to jest na pilarkę taką jak. No zobaczymy. Dobra, to jest i czekaj, może dolną by też już złapał. Czekaj, dobrze by było jakby tam wszedł i sobie przykręcał cały czas, nie? Podnosząc do góry cały czas kręcił. Wziąłeś już klucza czy nie? Najlepiej to by było jakieś na grzechotce. Wskoczyło, dobra, teraz potrzeba podnieść, stój, zajebiście wskoczyło. Widziałeś w tym kombajnie, co ci wysłałem? Ja coś tam patrzę. Laverda? O, to... Nie, Lowell. Jak te ciągniki są? Te po arbuzie, co weszły? Czekaj, od wzięła, kurwa, trochę gwint przyjebał. Kurwa, jaka kabina tam wyjebana. No, ale 200 tysięcy taki. Tak? No, kurwa. 2 czy 3 osoby tam wyjebały.
Pisałem o kabinę do gościa, to mi propozycję mu kazał złożyć. Miałem napisać, by się złapić. Kurwa, nie gadaj się teraz. Ty, chowaj mi ją, krótką założymy. No na chuj nam taka pierdoła. Myślisz? No jak, lekko ręką ci idzie? Już teraz ta, poszło, no to, bo przegwintowana była. No to weź, odkręć ją, ale skręca się, czy się wykręca? Bo bym krótką założyli. O, teraz się, kurwa. Poczekaj, to zakręciłeś tam już? Nie. To zakręć ją, żeby ta trzymała w razie, jak mi ta puści. Czekaj, kurwa, bo jeszcze nie zakręciłem. Kurwa, nie wiem, czy nie za mało. O, może jak skręci? No, skręci. Tak, że jest z wyczuciem, nie? Żeby nie spierdolić kwintu. A weź drugą pietera, może tą, spróbujesz? Okay. Czekaj, ja widzę, że tu palcem pójdzie sporo. Ta by mogła być na pierwszej, nie? No, mogła. Ale, no. Wiesz.
Boże, bo się kurwa dobrze kosi. Kurwa, że nie wziąłem czegoś, bo byśmy na próbę pojechali. Dobra, jedziemy jeszcze ten nasze przejedziemy, zobaczymy tamto, bo i tak musimy tam. No, najwyżej pełny nakosimy i można by było jechać, podskoczyć, zobaczyć. Dobra. Wiesz co, czekaj, gdzie masz tą śrubę? No tu, by jest, tu, by tam. Tu. Gdzie, gdzie, tu. Może by wyżej podbył i bym śrubę tu wpierdolił. Czekaj. O, chuja ten trzyma. Tu, czekaj. Czekaj, to może najpierw zdejmijmy tamten. O, czekaj, dobra, pomyśl na spokojnie. Ty, poczekaj, a jakbym odpili... Ty, a to nie można, nie, nie można tego zdjąć. Nie, ale jakbym odpili siłownik... Na jakim jest w zasadzie? Dobrze, siłownik wymieniali, on tam był na ty. No, to by... Ty zawlecce. Wtedy by powinno schodzić. No czekaj, no bo to... Kurde, to jest... Jedno i drugie na mega ciasto. Tu masz za mało miejsca, nie odepniesz go. To co, górny najpierw? No musi górny, bo wtedy to spadnie w dół. No to górny, to zdejmij z góry. Tylko wtedy będziesz musiał... Poczekaj, czekaj. Utrzymać, nie, wsadzam tą śrubę czy nie? Nie, dawaj. Dobra. Trzymam. Trochę. Dobra, mam. Tu prawdopodobnie powinien chodzić środek, tak? I środek powinien się przemieszczać albo w jedną, tu na paletę, albo w drugą. No jest przypiekłe, patrz. Ale nie wiadomo. Ale patrz, pójść poszła. To wiesz, to było pierwsze od kalamitki, nie? A w to drugie mogło już nie dojść. Chyba, że nawróć. Czekaj, przywiedzią czy nie? Nie, no nie mści się, odkręcaj sobie to, co już poluzowane. Ach, właśnie chcę je odkręcić, ale nie. O, patrz, dość doszedł. Trzymaj. No to się chyba raczej to powinno, to nie wiem, czy to się rozpołowić. Nie mam pojęcia, nie rozbierałem. Wydaje mi się, że raczej tak, no bo to widzisz, że masz zespolone. Kurwa, nie zamknęliśmy lewa prawa, kalamitka jest na zewnątrz. Tak. Nie wiem, czy nie tu trzeba by kurwa go polać. Bo tak ci powiem szczerze, że widzę, to on powinien raczej sam odskoczyć. Dobra, udało mi się to rozłożyć, słuchajcie. Chwilę było męki, ale
ale bez żadnego tam młota, bez niczego, tak na spokojnie udało mi się to wypukać i... Dziwne. Powiem ci, że nie było zapieczone. Zeszło? No. Rozpiąłeś? No. I... Na jakiej zasadzie? No, wziąłem se klucz i tu popukiwałem dookoła tym. No tym śrubokrętem. No wiesz, no nie było, ale może to lekką się. Ale patrz, no tu to wychodzi, nie? Całe. O, pa. Ale zobacz, no nie jest. To prawdopodobnie ten cały tawot, który dzisiaj wrzuciłeś, jest tutaj, nie? Nie, to jest inny tawot. To jest inny? Ja żółty chodzę. A, no to widzisz. No to wychodzi se, o. Można to wyciągnąć. No i tu masz łożyska. Dobra, i dym. Kolejny dzień, wieczór i pada. Niestety. No dzień dobry. Sobotni poranek, chłodniejszy niż w dni poprzednie, no ale to co przeszła burza w nocy, to nie pytajcie nawet. Ponad 50 litrów dało i tak ładnie już wsiąknęło, fakt, że mamy już tam koło 12-13. Ale jo, czekajcie, ty się raz przygotuj preparat o stężeniu na 5 litrów wody. Tu podziękowania dla chłopaków z Hiperinu. Agri, jakbyście chcieli, to zapraszam serdecznie. Widziałem, jaką to robotę zrobiło w Mokrzynie i też mówię, chłopaki, wyślijcie mi to, bo mi się to przyda. No i się pewnie dzisiaj, słuchajcie, to przyda. Bo jak widzicie, rozbieramy ten wariator. Wiemy już co, gdzie, jak. Co powinno chodzić. O, działa. Trzeba, wiecie, ładnie wszystko poczyścić, wypryskać i od nowa będziemy wszystko ładnie nasmarowywali. To też już możemy popryskać. Także gdzieś środek taki do mycia, właśnie gdzieś jak duże zabrudzenia po oleju, po czymś wziąć, zostawić to na chwilę i później to fajnie idzie zmycie. O, tu jest ten stary, który był w środku. Teraz możemy jeszcze spryskać to przy okazji. I trzeba będzie to wszystko ładnie świeżym obsikać. Tu w środku, kurwa, się pozapiekało. Tam są dorabiane drzwi do spicherka, bo tutaj w tej ulewie nie wypadało całe szczęście, ale... To trzeba tam zrobić już, żeby było. Kurde, nie wiem, czy nie zeszło już. No. Tu muszę taki zejść, więc jeszcze troszeczkę. Słuchajcie, tu jest kalamitka, dlatego to nie chcę. Dobra, udało się to, kurde, ściągnąć. Powiem, że na dwa młoty musieliśmy lecieć, bo już samemu zapiekło się w jednym miejscu, żeśmy obszlifowali i polecieliśmy w drugą stronę. Ale kurde, tak patrzę, ktoś już musiał przed nami tu być i chyba trochę bardziej miał zapieczone. Ciekawe, czy to nie jest też problemem, że jednak tu jest czuć, są takie straszne wżery i też to nie ma dobrze spiłowane chyba. Ciekawe, czy nie będziemy musieli tego przeszlifować trochę. Tylko też nie możemy za dużo, bo to koło też nie może jakoś najbardziej luźno stać. Kurde, gdzieś był nóż. Patrzcie, jak to ładnie puściło. Skąd tego oleju smaruj w ogóle. No to będziemy musieli przeszlifować trochę. No ale to nie wiem, może robili kanał na smar. Ale to też zamiast to jakoś lepiej zrobić. To się akurat przyda. No są tam jakieś kwasy, nieraz się pryskało, ale to kurwa kable aż potrafiło przeżreć. Takie moce to niepotrzebne. Tu wszystkie te otwory są do poczyszczenia, bo tędy właśnie smar jest.
No to chodź po tym pas będzie jeździł. Byleby żadnych takich zadziorów nie było. Czym dalej w las? Kurwa, co oni mieli tu nagrzebane w tym wariatorze? Powiem wam, no my w ogóle, nasza przygoda z wariatorem to jest pierwszy raz zdejmujemy to. Od tych ilu tam 13-14 lat, jak mamy kombajn, to jeszcze żeśmy wariatora nie zdejmowali, bo nic się z przyspieszaczem, słuchajcie, nie działo w tamtym roku z tym siłownikiem, ale to prawdopodobnie przez to, że on się zapiekł, to nie działało i w szoku jestem, bo tutaj jest kanalik, gdzie powinno iść prawdopodobnie tędy smarowanie. Ale chyba im kuźwa tego było mało. Jak oni tu... Czym oni to w ogóle wiercili? Zadziorów jest pełno narobione. Pa, tu też kurwa grzebali. Tu też masz normalny kanał i tu jest kurwa paczek ponacinany. To nie jest na 100% oryginał. Nie. Może oni to zrobili, żeby tego, większe smarowanie, żeby większe smarowanie było. No bo... Ty, no tyle lat chodziło bez smarowania, no to tak, kurwa, no jak tak. Na smaruję, to chodzi jeszcze tyle samo. Po prostu tylko przejadę, żeby wiesz... Zadziorów nie było, nie? No, ale to ci powiem, nawet jakbyś miał, to ja nie wiem, czy ręcznie bym nie wolał, bo tamtym jednak trochę widać, że jest spiłowane, nie? Tu był taki rancik, więc od tej strony musimy wbijać, nie? To zostawić, żeby to tak było. I ja bym ci powiem, nie wiem, czy bym to, nie wiem, czy nie, możesz dać mi papier, to mogę ręcznie spróbować. Bo nie wiem, czy tak, wiesz, żebyśmy, bo on też powiedział, żeby za dużego nie zrobić luzu, bo to wtedy będzie latało i w ogóle ci nie będzie działał, nie? Tak mi się wydaje. Bo powiem wam tak, uwaliłem GoPro, bo tu wszystko było. O, wszystko było, wiecie, tłuste, że masakra. Mówię, dobra, poczyścimy, wszystko już ogarnięte. Teraz łożyska będziemy nabijać. Rozkręcamy je, bo zdejmujemy te osłonki, bo od środka było napchane tawotu. I powiem wam szczerze, tyle lat i one się nie zatarły, wszystko było z nimi. I fakt, że jedno się trochę rozleciało, ale to jeszcze chodziło. To jeszcze pewnie by pochodziło, bo tam było tylko trochę wyleciało podczas czyszczenia. I tak to wiecie, to jest od środka, więc kurz nam się tam nie będzie dostawał. A nawalimy tam po prostu smaru. I niech se to po prostu, niech se to chodzi. Tu już mam wszystko, wszystko wyczyszczone i bezproblemowo. Tu praktycznie wcześniej, a teraz kurde. No dobra, na razie nie będę wkładał, bo będzie zaramba raz. Ale tak to normalnie to gdzieś wchodziło wcześniej, jak patrzyłem. A od tej drugiej strony może. Moment, nie można do nich dotrzeć z powodu intensywnych ostrzałów. Cały czas miasto próbują sobie poradzić ze skutkami nocnych nawałnic. W centrum Tomasza Urbana Zabieckiego na placu Kościuszki wiatr nawałnic. Dobra, to się obczyści. No wyciągnąłby ci, powiem, ale, założoną. Ale no musiał być drugiej nie mieć. No bo teraz jak byś musiał go przeciąć, żeby została? Czemu nie? No ja to podwadziłem tym. No tak, ale to jest od pierścień okrągły. Musiał być do góry go podnieść. A jak to no założyć, ta, dobra, to no... Dobra, dobra, wiesz co, poczekaj. Użyła się czy nie? Dobra, daj tam to przypadkowo wyczyszczę. No i co, trzeba teraz tego smaru na... Tak, na łożyska możesz z tego spraya machnąć, nie? No, a do środka no musi wpakować. A do środku smaru włożyć. Teraz tak. Czy to ma jakąś różnicę, jak my to teraz będzie? Czekaj. Tak. Przód. Tu jest kalamitka, tak? Tak. Czyli tu by był przód. A ten wałek i teraz długi idzie do tyłu. Długi idzie do tyłu. No właśnie też tak patrzyłem na tych. Ale
ale to musisz nakłaść teraz marę. Nakłaść maru i gitara. No dobra. No dobra, nie wejdzie ręką? Nie wiem, bo wtedy chciałbym widzieć, że nie zaszło czasu. Trzeba też kurwa na śruby trafić. To ręko powinno wejść. Dobra, wejdzie pewnie. Ale teraz traw jeszcze, bo wiesz, nie wiadomo czy są symetryczne. Są. Chodź, ja wyczyściłem te śruby. Dobra, dokręcimy później. A czekaj, tu nie wiem czy z tyłu nie było jakiejś różnicy. To wyglądało tak, jak kogoś tego. Ten jest od zewnątrz, ten jest od środka. Ten jest kalamitką. A, jest kalamitką. Ten jest, no to nie ma różnicy, bo no, są tak samo otwory, ale ten jest czerwono, to jest od zewnątrz. A, myślałem, że właśnie nie idą tak. Nie. Michał, ty mówisz, że ze kurwa chcieli rowek zrobić. Że rowek jakby robili, to by robili odtąd. Powinni odtąd zrobić, żeby ten smar, kurwa, wiesz. A to wystarczy, żeby rowek zrobił, kurwa, ta, w tą stronę szlifierką. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, kurwa. Nie, ja no nie ma tam żadnych innych już części i nie kojarzę, żeby tu coś jeszcze było. Tu było 5 elementów. Środek, łożyska i 3 talerze. No 4, bo później się rozbiera. Dobra, smarujemy go. Wyszło dolną to. A, czyli z tamtej strony to kalamitka, a z tej strony, wiesz, nie ma kalamitki, tylko wychodzi to wyżłobienie. No. To, co oni zrobili, żeby... Ale weź, kurwa, podejrzyj teraz... No tak, no strony, tego no, nie wiedział nikt. Chyba, że będziesz rzygać, aż no to wtedy... Dobra, jest luks. Tak, no reszta działa po prostu, wiesz, popuszczasz olej, on schodzi i ciśnienie z niego i luks. No właśnie ty, bo ciekawe na jakim by było lepiej, wiesz, to składać, nie? Ale chyba na tym dolnym, wtedy założyć ten dolny przewód i później do góry wyciągnąć tym i założyć górny. Może by się udało bez kurwa ściągania go. Go włożyć. Okej, położę sobie to tu. Utrzyma, dobra. I teraz tak, chyba od góry, czy nie? Nie, bo od góry nie damy rady. A, górny to my sobie przekładali na spokojnie, ta. Z tego, a potem podnieśli. Czyli tak, wkładamy dolny, wkładamy górny ze zdjętą górą i wtedy za górę załapujemy. No, tak trzeba zrobić. Źle trochę. O kurwa. Ale dobra, mamy jest git. Teraz ja tylko muszę wziąć i go zarzucić na górę. Ty go, o, tak go musisz, kurwa. No tak, tak. Tak jak zaczniesz... Tą jedną stronę wepchnij w koło. Czekaj. Ty kurwa. Czekaj, muszę się tu coś zaprzeć. Tu jakbyś podłożył. Czekaj. Muszę gdzieś tu nogami. Dobra, mam. Dobra, to by trzeba było pas poluźnić. Bo... O Boże, całki, w ogóle nie słychać, kurwa. Ale ty. Dlatego nie czaję tego. Ja pierdolę. Kurwa, to koło nawet nie lata, nie? A ono jednak już widzisz, luz był. Jak cicho.
No kurwa, ja pierdolę. Kurwa, jak zapierdala ty. Ale w ogóle go nie słychać, nic, zero. Jedno koło, kurwa, głupie, nie? Teraz tylko trzeba jeszcze posprawdzać, ustawić, wiesz, znaczy na tej rzymskiej, nie? O, tu masz dużo miejsca. Jak kombajn chodzi inaczej? Ja nie mam pytań, to już, kurwa, z kilka sezonów musiało, a że człowiek do tego nie doszedł, no tak to jest. Mógł się człowiek uczyć, kurwa. Wczoraj tego widziałeś, ten chłop, kurwa, ile porozkładał, wszystkie koła wyjebał, boże, łożyska, nie? To by całkiem inne, ale zobacz, jedno, kurwa, łożysko, nie? Teraz jest na wolnym, tak? Chodź, kurwa, to tak... No bo nie jest włączona mucarnia. No bo to jest, wiesz, rozłączone. Ale wcześniej tak nie tarło, to czyli co by był, kurwa? Tarło. Ale nie wiem, to chyba, że przez to koło to tak szumiało, to człowiek nie słyszał, kurwa, tego, nie? Zresztą jak ty włączyli, to myślałem, że woda gdzieś zapierdala. Był taki szum wody. Ciekawe właśnie, to też, kurwa, jest na pewno wylatane mocno koło, nie? To też, kurwa, musi zapierdalać ciągle. Ciekawe jak tam z łożyskiem, ale to póki się nie jebie, to... No, to tak, czy nie? No, to nie ma co. Tu jest rustaki tylko, to jest na ośce, na tym. Dobra, może byśmy hamulce zobaczyli, nie? No można, jak mamy wyjechane, no.